Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jak ocenia pan plany rządu odbudowy przemysłu stoczniowego? Myślę, że słowo odbudowa przemysłu stoczniowego jest zupełnie niewłaściwie użyte i myślę, dlaczego? Że tak nie zostało to powiedziane. Jeżeli mówimy o odbudowie, to na pewno myślimy o sektorze państwowym, dlatego że tam jest rzeczywiście sporo do zrobienia i pan minister Gróbarczyk ma ogromne pole do popisu. Pan minister Gróbarczyk jest ze Szczecina, a tam sytuacja w przemyśle okrętowym, jak się wydaje, jest dużo trudniejsza niż u nas na Wybrzeżu. Natomiast wracając do pana pytania o odbudowę, przemysł stoczniowy w Polsce ma się bardzo dobrze, ma się świetnie. Myślę, że wiele liczb wskazuje na to, że nigdy nie było tak dobrze w przemyśle stoczniowym polskim, jak jest dzisiaj. Między rokiem 2000 a 2014, między 2004 a 2014 produkcja wzrosła czterokrotnie. Sprzedajemy bardzo wysoko specjalistyczne jednostki. Myślę, że nie będzie przesady w stwierdzeniu, że jednostki budowane w tej chwili w polskich stoczniach są najbardziej nowoczesnym produktem w pełni wyposażonym w Polsce zaprojektowanym. Chyba nie ma innego produktu tak skomplikowanego, budowanego przez polski przemysł. To już są nowoczesne technologie, wysoko zaawansowane technologie. Dokładnie tak. Stosowane dokładnie na tak. tych statkach. To prawda, ale minister Gróbarczyk mówi tak. A dlaczego mamy syndyka upadłościowego w Stoczni Marynarki Wojennej? Dlaczego mamy puste doki w Stoczni Szczecińskiej? I mówi, że potrzebujemy strategii dla całego przemysłu stoczniowego, nie tylko tego państwowego, jak rozumiem. Chodzi o to, by tam, gdzie mamy funkcjonujące stocznie, budowane były statki. Tego obecnie nie ma, mówi minister Gróbarczyk. Tak jak ja pamiętam wywiad z panem ministrem Gróbarczykiem zamieszczony na portalu morskim. To są cytaty to rzeczywiście, tak, dokładnie tak, z wywiadu ministra Gróbarczyka. 24 minuty. To nie jest ode mnie nic dodane. I w pełni zgadzam się z panem ministrem Gróbarczykiem, że jeżeli chodzi o tą część, która jest w zarządzie państwowym, w różny sposób związanym ze Skarbem Państwa, tam są wymagane bardzo istotne zmiany, bo po prostu szkoda, żeby taki potencjał, który tam istnieje, niestety nie był wykorzystywany. Jaki potencjał pan myśli? No, to, co mówi na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu czy Holding Mars, 600 milionów sprzedaży, cały potencjał, który jest właśnie w tej grupie. Jeżeli pan porówna to ze sprzedażą związaną na przykład z forum okrętowym, to jest 5 miliardów złotych, czyli prawie 10 razy tyle. Jeżeli powie pan tylko o przemyśle związanym z holdingiem remontowa, za ostatni rok to jest ponad 2,5 miliarda przy 300 milionach złotych zysku. 300 milionów. To trzeba na to jest połowa tego, co cała sprzedaż grupy Mars. I jeżeli gdzieś czytam w reklamach, że potencjał Marsa to jest największy... Grupa Mars to są jakie zakłady? No to są te związane ze Skarbem Państwa. Czyli to, o czym pan mówił, częściowo tam jest Szczecin, tu jest w tym mieście stocznia Nauta na przykład, prawda? Gryfia, stocznia w Szczecinie. Jeżeli czytam gdzieś w reklamach, że to jest prawdopodobnie największa grupa stoczniowa na Bałtyku Południowym, to się zastanawiam, dlaczego taka największa grupa sprzedaje tak mało. A dlaczego? Czyli... To niech pan odpowie na to pytanie. No właśnie, więc myślę, że tu jest ogromna rola dla ministra Gróbarczyka i w pełni trzymam kciuki za to, żeby mu się udało. Ale panie dyrektorze, to niech pan odpowie, co jest problemem tych zakładów? Ludzie, jeszcze raz ludzie, nie ma biznesu bez dobrych ludzi. Jeżeli spojrzy pan na lidera polskiego przemysłu, na coacha polskiego przemysłu stoczniowego, pana prezesa Sojkę, to widać jego karierę zawodową od majstra do prezesa wielkiej grupy. Ten człowiek doskonale wie wszystko, jak trzeba robić i po prostu umie swoją drużynę sterować. To jest tak jak kiedyś Kazimierz Górski, tak? Wytrenował doskonałą drużynę, wspaniałych graczy, 11 na boisku, złota reprezentacja dzisiaj. Prawda? I taką złotą reprezentacją jest właśnie grupa w tej chwili, lider w przemyśle stoczniowym Remontowa Holding. Pan mówi ludzie, a minister mówi, że na przełomie lutego i marca powinien być gotowy projekt ustawy na odbudowie przemysłu stoczniowego i rząd chce w tym obszarze wprowadzić m.in. przyjazne rozwiązania podatkowe, kredyty, gwarancje bankowe. To będzie za mało? Wie pan, żeby odbudować? Myślę, że nie znam w tej chwili szczegółów, natomiast... Minister też nie mówi o tych dokładnie, szczegółach. Dokładnie, no nie może tego w tej chwili powiedzieć. Zapowiada rozwiązania podatkowe, kredyty, gwarancje bankowe. Wie pan, na pewno rodzi na pewno się pytanie, czy to jest pomoc publiczna, czy nie? Znaczy, jeżeli to nie powinna być pomoc publiczna, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej, jeżeli
elementy będą naruszały warunki pomocy publicznej zgodnie z nomenklaturą unijną, no to będziemy mieli problemy. Nie sądzę, że pan minister takie rzeczy dopuści. Gwarancje bankowe już wchodzą w zakres pomocy publicznej. To pytanie, na jakim poziomie i czy one są zgodne z tym, co jest na rynku, tak? Bo jeżeli jest rynek, oferuje podobne warunki, to wtedy nie ma pomocy publicznej. I o tym warto także pamiętać. Natomiast jeżeli patrzymy na naszych sąsiadów z Unii Europejskiej, inne kraje morskie, Holandia, Niemcy, Hiszpania, to warto podglądać, jakie tam są stymulatory. Na pewno warto przede wszystkim promować. My w tej chwili budujemy naprawdę wysokospecjalistyczne jednostki, jeżeli wygrywamy kontrakty na przykład dla Kanady, gdzie w polu zostaje stocznia kanadyjska, stocznia niemiecka, stocznia norweska na krótkiej liście, a polska stocznia wcale nie wygrywa najniższą ceną, tylko właśnie tym, że potrafimy robić te jednostki, że mamy określony już portfel zamówień i pokazaliśmy w przeszłości, że potrafimy tego typu rzeczy robić. I to jest kolejne pytanie. Jakie statki powinniśmy budować w kraju? Bo wydaje się, że ze stoczniami, nie wiem, koreańskimi, stoczniami wietnamskimi, w tych prostych konstrukcjach tego już dawno nie walczymy. W ogóle nie ma szansy, żeby z nimi walczyć. Zresztą to nie ma sensu, dlatego że statki, o których pan mówi, są warte 2,5-3 dolary za kilogram, a my budujemy jednostki warte 20 kilka euro za kilogram. Wartości takie jak Mercedesy klasy E, czy elektronika droga. Jeżeli statek kosztuje w tej chwili nawet około 100 milionów euro, podzielić to na 3,5 tysiąca ton, to nam wychodzi 20 kilka euro za kilogram. To są naprawdę wysokospecjalistyczne jednostki. Wie pan, ja posłuszę się takim przykładem. Ktoś kiedyś powiedział, żebyście mieli tyle wiary, żeby góry przenosić. I my przenosimy góry, proszę pana. Góry, konkretnie lodowe, w tej chwili budowane przez jednostki, przez stocznię remontową shipbuilding, czyli północną, są to jednostki do przenoszenia gór lodowych, może nie dokładnie przenoszenia, a przepychania. Otóż mimo kryzysu, jaki jest w tej chwili w offshore, to jednostki zakontaktowane w Gdańsku mają zatrudnienie, jeszcze nie wyszły ze stoczni, a już mają kontrakty, dlatego że są tak specjalistyczne, że mimo kilkudziesięciu jednostek offshore'owych stojących w Bergen na przykład, czy w Norwegii, to te nasze będą miały zatrudnienie. Na przykład właśnie do przesuwania gór lodowych od platform wiertniczych. A więc robimy tak wspaniałe rzeczy. Tego niewiele w tej chwili firm potrafi robić na świecie. Panie dyrektorze, jak pan opowiada o tych górach lodowych przenoszonych, to mi się taki film Hydrozagadka przypomina. Ale wydaje się, że te stocznia, pan mówi o grupie remontowej, tak? Tak, ta grupa remontowa zaczynała od remontów. Ona doszła do tych wysokospecjalistycznych konstrukcji po wielu latach doświadczeń. A jakie statki powinna budować, nie wiem, stocznia marynarki wojennej, stocznie szczecińskie? Że pana potrafi, powinna budować takie, nam się nie da tak szybko, na których zarobić. Nikt nie ma szybko w życiu. Żeby człowiek coś osiągnął w życiu, to są lata pracy i 20 lat, jeżeli pan spojrzy na historię grupy remontowa, budowanie, no pomogło w tym właśnie także to, że niestety firmy związane ze Skarbem Państwa na przykład miały dwa razy postępowania układowe, tak, Gdynia czy Szczecin. To spowodowało na rynku duże zamieszanie w latach 90. A pan prezes Sojka powolutku te firmy skupował, restrukturyzował i dzisiaj to są brylanty na rynku. To są firmy wspaniale działające, przynoszące przede wszystkim dobre miejsca pracy. Proszę pana, 8 tysięcy ludzi zatrudnionych na umowach o pracę. W firmach zrzeszonych w Związku Pracodawców Forum Okrętowe to jest 10 tysięcy ludzi tylko na umowach o pracę, ponieważ tylko to wchodzi w składki. Ja to mogę bardzo dokładnie policzyć. Podpisaliśmy jako Związek Pracodawców Forum Okrętowe porozumienie o normach, przestrzegania norm społecznych w przemyśle stoczniowym europejskim w 2013 roku i to realizujemy. Dajemy gwarancję pracy, dobrze płatnej pracy i przy umowach kodeksowych, kodeksu pracy, a nie umowach kodeksu cywilnego. To jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu mamy dobrą współpracę z naszym partnerem społecznym, ze Związkiem Zawodowym Solidarność, który oczywiście cały czas punktuje i pokazuje, gdzie można zrobić lepiej, ale proszę zauważyć, nie ma strajków, nie ma niepokojów społecznych. Dlaczego? Dlatego, bo już nie ma, że ludzie... nie ma kto strajkować, odpowiedzą. Nie. Jest duża grupa związkowców, natomiast oni po prostu swoje ewentualne uwagi zgłaszają poprzez rozmowę z managementem. Nie może być tak, że menadżer firmy rzuca odpowiedzialność na związki zawodowe, w ten sposób pokrywając swoją bezradność w zarządzaniu. A to widać niestety w spółkach. Tak było w państwowych spółkach? Jest nadal.
proszę zauważyć, w mainstreamowej prasie cały czas jest, kto jest winien, związki zawodowe. No to chyba nie jest ten kierunek działania, prawda? Mhm. Przede wszystkim menadżer jest po to, żeby dobrze zarządzać, żeby dać ludziom pracę, dobrze płatną pracę na dobrych umowach. I to się dzieje w przemyśle stoczniowym od wielu lat. Sprzedajemy w tej chwili, no mówię, grupa związana z forum okrętową to jest 5 miliardów. Według badań, które prowadzi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, cała gospodarka polska to jest ponad 17 miliardów złotych. Olbrzymie, olbrzymie pieniądze, prawda, w tej chwili. No to dlaczego są te głosy o potrzebie odbudowy przemysłu stoczniowego? Dlaczego są te głosy, że tutaj na Pomorzu to ten przemysł stoczniowy jest w kiepskiej kondycji ekonomicznej? Dlatego, że brak jest rzeczywistej, rzetelnej informacji, a myślę również, że w ostatnim okresie bardzo wiele było, nie można się było przebić rzetelną informacją do mediów publicznych. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co osiągnęliśmy, ale to jest... Ale wie pan, w Radiu Gdańsk, my też jesteśmy medium publicznym. Dzisiaj pierwszy raz, dziękuję za zaproszenie. My mówimy cały czas o tym. Dziękuję za zaproszenie. Niekoniecznie wczoraj były troszeczkę inne informacje na ten temat. Natomiast w ostatnim okresie to, co stało osiągnięte, to jest wysiłek ludzi związanych z przemysłem stoczniowym, prywatnych firm i to troszkę być może nie było po linii tego, co się kiedyś działo. To znaczy nie potrzebowaliśmy pomocy państwa i my nie chcemy pomocy państwa. Znaczy wy jako prywatni nie chcieliście, nie potrzebowaliście... Legalnie, polski przemysł stoczniowy, ja nie mówię tylko o firmach związanych... Wydaje się, że państwowe stocznie potrzebowały, bo tę pomoc otrzymywały, sam pan o tym mówił. I dlatego właśnie jest to, co jest. Bo pomoc publiczna powoduje, że pieniądz jest zbyt łatwy i człowiek zatraca chęć takiej walki jak jedenastka na futbolu, tak? Tam musi być ciąg na bramkę. Jeżeli dostanę łatwe pieniądze, to ten ciąg na bramkę... Czyli co, menedżerowie państwowych stoczni czekali na, aż przyjdzie jakiś minister i powie, to dosypuje wam pieniądze. To jest chociażby kliniczny przykład stoczni Marynarki Wojennej, która czekała na zamówienia z Ministerstwa Obrony Narodowej? Pan to powiedział. Myślę, że nie, to ja jest sporo prawdy. Ja pytam. Pan, sporo prawdy. Trudno mi jest mówić o poszczególnych firmach, które, jak tam działają te mechanizmy, bo nie jestem w środku tych firm. Tak? Ja natomiast patrzę troszkę z zewnątrz i widzę, jakie są efekty. Tu pan poruszył temat przemysłu obronnego. No proszę popatrzeć na Kormoran, który jest budowany w tej chwili w Stoczni Północnej, znaczy od dawnej Północnej, remontowa się building. Idzie to wszystko po sznurku. 2 lata i stateczek będziemy mieli. I patrzymy na inny przykład, gdzie trwało to ileś lat. Jeżeli teraz słyszę, że Czapla i Miecznik ma być już zakontraktowany w przemyśle państwowym, to się zastanawiam, czy chcemy mieć 6 razy 9 za 54 lata te jednostki, czy 2 razy 6. Ale panie dyrektorze, państwowy nie zawsze oznacza gorsze. Ja nie mówię, że oznacza gorszy. Ja mówię tylko, że praktyka w przemyśle stoczniowym pokazuje, że państwowy jest nieefektywny. A gdzie indziej, ja nie wiem. Dlatego, że się na tym nie znam. Ja pilnuję... wie pan, to nawet nie moje przemyślenia. Obserwuję to, co się dzieje, tak? I myślę, że warto byłoby, aby jednym z elementów właśnie spróbować pozwolić gospodarności Polaków i temu biznesowi, który polscy menadżerowie potrafią prowadzić, potrafią konkurować na świecie, żeby on mógł się dalej rozwijać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.